kwaspór polityczny i prawny o posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął decyzję o wszczęciu procedury obsadzenia mandatu po pośle Kamińskim. To bezprawne działanie, alarmuje PiS. Mariusz Kamiński jest bowiem dalej posłem. Państwowa Komisja Wyborcza wysłała do marszałka Szymona Hołowni listę z nazwiskami kandydatów, którzy mają pierwszeństwo do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. To Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar. Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje jednocześnie do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej apolitycznego statusu. Co do posła Wąsika, PKW wniosek marszałka Hołowni uznała jako bezprzedmiotowy. Sędziowie uznali także grudniowe wnioski marszałka za przedwczesne. Dzisiejsze pismo komisji marszałek Hołownia komentuje tak. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu sprawy pana Mariusza Kamińskiego. Nie ma żadnych wątpliwości w sprawie statusu pana Macieja Wąsika. Są wątpliwości co do dalszej procedury obsadzania mandatu po nim i dopóki tu nie będę miał pewności, żadnych działań ostrożnościowo podejmował nie będę. Marszałek Sejmu rozpoczął jednocześnie procedurę obsadzania mandatu po pośle Kamińskim. W sprawie Macieja Wąsika czeka na orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego. Tyle tylko, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym decyzję w tej sprawie może wydać tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Interpretacje pisma PKW według marszałka Hołowni są oderwane od rzeczywistości, twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Nie potwierdzili, że mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika wygasły. Nie ma tutaj takiego jasnego stwierdzenia. Wręcz wprost członkowie Państwowej Komisji Wyborczej powołują się na chaos prawny, jaki w ostatnim czasie wywołało działanie marszałka Hołowni i próba przepchnięcia korzystnego dla niego orzeczenia przez Izbę Pracy. Mówił poseł PiS Rafał Bochenek. Jeżeli mandat zostanie obsadzony, dojdzie do złamania prawa, mówi poseł profesor Krzysztof Szczucki. Nie ma podstaw marszałek Hołownia do twierdzenia, że mandat pana Mariusza Kamińskiego wygasł i trzeba go obsadzić. Wszystkie działania, które będzie podejmował, jeżeli na to się zdecyduje, zmierzające do obsadzenia tego mandatu, po pierwsze będą oznaczały jego potencjalną odpowiedzialność karną, a po drugie doprowadzą do tego, że Sejm będzie miał większą liczbę posłów niż tą przewidzianą w Konstytucji. Dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i wielu prawników sprawa jest jasna. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są dalej posłami. To, co dzieje się wokół ich mandatów, obciąża marszałka Hołownię prawnie i wizerunkowo, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Też będzie to w jakiś sposób obciążać go, jeśli chce startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Bo pamiętajmy, on chciał być tą trzecią drogą, chciał być taką twarzą koncyliacyjną, próbuje taką grę prowadzić też w Sejmie. Tym niemniej, no jednak ta sytuacja jest mocno konfrontacyjna. Brak udziału w obradach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zbada Trybunał Konstytucyjny. Na prośbę prezydenta orzeknie, czy wykluczenie ich z prac Sejmu nie wpływa na proces stanowienia prawa.